rada dla singli. Dzisiaj położę karty dla wszystkich singli, osoby samotne, które rozstały się być może z partnerem lub nie mają związku lub szukają partnera. Zobaczymy, co powiedzą karty właśnie dla singli. Jakie są perspektywy, jakie rady, wskazówki. Więc witam wszystkie osoby samotne, czy po rozwodach, po jakichś tutaj rozstaniach, czy zerwaniu relacji, czy być może też długoletnie single, prawda? Są też osoby, które są długo już singlami, być może nie mają szczęścia lub no nie ufają już, prawda? To zobaczmy. Mam dzisiaj dwie grupy, kochani. Zanim pokażę te grupy, ponieważ już wyskoczyły mi karty, proszę naturalnie o subskrypcję mojego kanału, by się rozwijał. Również komentarze są dla mnie ważne, ponieważ wiem wtedy, czy z Państwem rezonuje. To proszę napisać, jaką grupę wybraliście, czy pasowała wróżba właśnie z Waszą sytuacją. To wszystko mnie bardzo ciekawi i właśnie też staje się dla mnie bardzo taką motywacją i inspiracją. Więc dziękuję za wszystkie komentarze, proszę o więcej, również o lajki. Teraz na weekend oczywiście będzie więcej filmów z różnych kart, z różnych talii, Lenormand i Tarot i orakel miłości, energetyczny orakel i też karty anielskie, więc odwiedzajcie mój kanał właśnie na weekend, będę więcej na pewno postować filmików. Dobrze, więc kochani, widzicie, że pierwsza grupa to jest takie ceramiczne, różowe serduszko dla wszystkich singli, także to jest grupa numer jeden. I grupa numer dwa to jest taki słodki aniołek, biało-złoty. Także pomyślcie, co chcecie wybrać, co Was przyciąga lub co bardziej właśnie lubicie. Ważne jest też, by po prostu tak poddać się właśnie tej energii wyboru. Także jak, gdzie się oko więcej, prawda, zatrzyma lub gdzie oko bardziej ciągnie. Nie to, żebyście po prostu ciągle zmieniały, tylko oko samo musi właśnie ciągnąć na ten przedmiot. Jakby magnetyzowało, prawda? Dobrze, więc zacznijmy od grupy pierwszej, od serduszka różowego. I zobaczmy dla wszystkich singli, co teraz pokażą nam karty. To jest, są trzy karty Lenormanda, dwie karty Tarota i jedna karta oraklu miłosnego. Karty Lenormand. Ok, czyli szczęście, no pragniecie na pewno szczęścia, myślicie o tym, by być szczęśliwe, jesteście nerwowe pod presją czasu, po prostu no, macie niepokój w sobie, ponieważ no, chciałybyście już tego szczęścia, jakby wypatrujecie, wyczekujecie tego szczęścia, jesteście już gotowe na jakieś tutaj miłosne, piękne momenty z partnerem. Tak jakby tutaj metaforycznie wypatrujecie tego szczęścia już, prawda, w oknie. Czekacie na nie z tęsknotą. Także tutaj karty też mówią, że jesteście właśnie pełne niepokoju, pełne różnych myśli, też roztargnione, niespokojne, nerwowe wręcz, tak? Ponieważ właśnie no nic się nie dzieje. Być może macie, nie wiem, dłuższą fazę już same. Ale karty mówią, że przyjdzie do Was szczęście.
przyjdzie do Was szczęście, pomimo właśnie, że być może jest tutaj taka nerwowa atmosfera, być może jakieś takie nerwowe chwile, czy jakieś być może no, też nieudane pierwsze randki, czy próby poprzez to trochę chaotycznie, jakoś, no nie wiem, niespokojnie, ale macie nadzieję i ta nadzieja jest tutaj bardzo silna i też gwiazda, szczęście, nadzieja. Także to do Was zmierza, też ptaki mówią o tym, że coś zmierza, pomimo to, że jest to, nie wiem, że przynosi to nerwowość, niepokój, jest niespokojny, niespokojny czas, ale coś na pewno do Was zmierza, prawda? Wy jesteście tu bardzo stęsknione już za miłością, za partnerem, za pięknymi jakimiś no, romantycznymi momentami, prawda? Czy intymnymi nawet, bo tak mi się pokazałyście tutaj bardzo no, atrakcyjnie, powiedzmy. Także no, piękna karta nadziei, że coś nadejdzie, pomimo tego właśnie niepokoju. Ale teraz jest jeszcze właśnie w tarocie taka rada, kochani, byście nie walczyły za wszelką cenę o coś. Byście nie zatraciły w tym oczekiwaniu, tęsknocie na partnera samej siebie, swojej tożsamości i swoich wartości, swoich jakby hobby, zainteresowań, swoich, prawda, swojego rozwoju wewnętrznego, duchowego, byście nie zatraciły tego, wręcz przeciwnie, byście walczyły właśnie tutaj, w tej karcie siedmiu kijów, tak, o swój wewnętrzny rozwój, o swoje wewnętrzne szczęście, byście, jeśli nie musicie walczyć, ponieważ jest Wam dobrze, tak jak na razie jest, pomimo, że jesteście niespokojni, macie nadzieję, wyczekujecie, ale tak naprawdę być może niczego Wam nie brakuje i postawcie najpierw na siebie. Nie walczcie po prostu tylko o partnera, o inną osobę, tylko również inwestujcie ten czas, kiedy jesteście singlami, jesteście same, macie dużo czasu dla siebie, właśnie wykorzystajcie ten czas bardzo mądrze na medytację, afirmacje, na oczyszczanie siebie, na wzmocnienie siebie, prawda? Tutaj widzimy, siedzi w medytacji, takiej pozycji medytującej, afirmuje, tutaj myśli jakby o swoim wnętrzu, o swojej duszy, o swoim sercu, co ona potrzebuje, tak? Także karta mówi, żeby nie zatracić siebie na koszt właśnie tej innej osoby, którą tak bardzo chcecie już znaleźć. Też chodzi o to, by postawić granice i jakby zbudować tutaj swój świat. Widzicie, ona siedzi tak w takiej jakby kulce szklanej, prawda? W środku i nie da się jakby przez nikogo tutaj zranić, jeśli nawet przyjdzie jakiś niewłaściwy partner, tak? Poznacie kogoś, kto jest niewłaściwy, bo tutaj są takie właśnie niespokojne jakieś momenty, czy wręcz jakieś takie, no, być może niespokojne randki, czy... Także jeśli zobaczycie, że jest to partner, który Wam nie odpowiada, to nie pozwólcie mu wejść poza swoją taką ochronną jakby otoczkę. Otoczcie się jakby taką ochroną, żeby nikt Wam jakby nie weszedł z buciorami w Wasz świat i nie zniszczył właśnie Wam tego najważniejszego, tego, co Was właśnie tutaj w życiu robi interesującym, ciekawym, prawda? Także zainwestujcie najpierw w siebie, myślcie o sobie, otoczcie się jakąś taką ochronną bańką, medytujcie, uspokójcie się i myślcie, żeby pokochać siebie, żeby właśnie dać najpierw sobie to, co Wy potrzebujecie. Zadbajcie o siebie, o swój stan intelektualny, psychiczny, zawodowy, finansowy. Także to jest tutaj chyba najważniejsze właśnie, by nie walczyć za wszelką siłę do, jak to się mówi, zatracenia wręcz siebie po trupach, a do celu. To nie właśnie na tym polega, prawda? Bo wtedy jak przyjdzie jakiś pierwszy, lepszy, no powiedzmy sobie partner, to zaślepione jakby pójdziecie w coś, co w ogóle Wam być może nie odpowiada lub nie imponuje, tylko na siłę. Więc proszę myśleć tylko o swoich wartościach, o swoim rozwoju, o tym, co Wam odpowiada, o tym, co Wy chcecie, o tym, co Wy też nie chcecie, prawda? Czyli
postawić granice, postawić właśnie swoje warunki i postawić swoje też jakby wartości, na którym Wam zależy, na których Was zależy, Wam zależy, przepraszam. Więc pamiętajcie, w tej walce o tym, by być w jakimś związku, nie zatraćcie własnej osobowości i rozwoju, ciągłym rozwoju tej osobowości, także spirytualnym rozwoju, prawda, mentalnym. To, co teraz robimy, spotykamy się, rozmawiamy właśnie o takich, no nie wiem, jakiejś energii, o rozwoju duchowym, o oczyszczaniu naszych energii, prawda, z takich negatywnych myśli, nie wiem, energii, czy uczuć, czy myślenia. Więc właśnie to jest ważne, by najpierw zadbać o siebie, prawda, i wewnątrz, i zewnątrz, i nie zatracić siebie, nie walczyć, po prostu, no, po prostu, no, za każdą cenę. Proszę w ten sposób nie walczyć o jakiegoś partnera, prawda, bo właśnie przyciągniecie być może te nieodpowiednie osoby, jak będziecie chciały i pójdziecie zrobicie zbyt duże kompromisy i zatracicie wtedy swoje wartości. Tutaj też czwórka pentakli, czyli coś, co właśnie Wy zbudowałyście same, co posiadacie, prawda, czy nie wiem, czy piękny dom, czy Waszą pracę, finanse, czy Wasze hobbies, czy no właśnie jakieś, nie wiem, dzieci może już macie, tak, to proszę nie zatracić tego dla właśnie, nie wiem, byle jakiego partnera, by tylko być z kimś, prawda, bo boicie się być może być same, także nie, myślcie najpierw o tym, co zbudowałyście już same, co już posiadacie same, prawda, czwórka monet mówi o czymś stabilnym, co już macie. Czy to może piękne mieszkanie, czy bardzo fajna praca, która Was fascynuje, prawda? Zadowala, spełnia. Więc postawcie na tym, co żeście już tutaj w życiu sobie stabilnie zbudowały, do czego żeście doszły. Co możecie sobie samej zawdzięczyć. I po prostu no, nie straćcie tego przez właśnie jakiegoś byle jakiego partnera lub za wszelką cenę szukanie kogoś, by nie być samemu tylko, tak? Także chrońcie swoich właśnie wszystkich dóbr, czy materialnych, czy stabilności swojej właśnie psychicznej, mentalnej, uczuciowej. Chrońcie to, prawda? Czyli myślcie realnie, ponieważ pentakle, monety są też kartami po prostu realistycznie stąpającymi po ziemi, czyli właśnie w ten sposób stąpajcie realistycznie po ziemi. Jeśli dokonujecie jakiegoś wyboru, będąc singlem i patrząc na ewentualnych kandydatów, patrzcie realnie, stąpajcie ciągle po prostu twardo, realnie po ziemi. I nie traćcie właśnie tego, co żeście same już zbudowały, co posiadacie. Dobrze? Bo też bywa, że partnerzy z różnych względów chcą być z Wami, prawda? No być może też mają różne tej korzyści, więc chrońcie tego, co macie już i doceniajcie to, co macie, co zbudowałyście. Czyli trzymajcie się swoich wartości, swoich właśnie tutaj różnych dóbr, tak? Które już posiadacie. I karta oraklu miłości. Love yourself first. Czyli kochaj siebie samą, siebie samego najpierw. Kochani, nie mówiłam tego. Powiedziałam to bardzo. No, pomyślelibyście być może, że wyciągam te karty specjalnie, ale to naprawdę wypadły mi te karty przy tasowaniu i no, mówią ze sobą jednym językiem, tak? Mówią ze sobą, no, komunikują ze sobą te karty, czyli tutaj już było właśnie o tym, pokochaj najpierw siebie samą, ochroń siebie samą, myśl o sobie samej, o Twoim wnętrzu, co Ty chcesz, co Ty potrzebujesz. I tu jest to samo, love yourself first, czyli kochaj siebie samą na początku, najpierw.
Postaw na siebie. Your self-respect makes you more romantically attractive. To znaczy, twój respekt do samej siebie stworzy cię bardziej atraktywną, jeśli chodzi o romantyczne sprawy i relacje. Czyli jeśli nowo poznany partner będzie czuł twoją energię, że ty przede wszystkim stawiasz na siebie i kochasz siebie samą, będziesz tym bardziej dla niego atrakcyjniejsza, czyli im bardziej kochasz siebie, im bardziej jesteś silna i stawiasz na siebie, na swoje wartości, im bardziej po prostu stawiasz na swoje hobby, aktywitet, czy na swoje właśnie, na swój rozwój, tak? Niezależnie jaki to jest rozwój, czy właśnie duchowy, mentalny, czy jakiś właśnie tutaj intelektualny, tak? Jakiś, czy właśnie energetyczny, tak jak tutaj właśnie, nie wiem, uczymy się wspólnie właśnie oczyszczać, medytować. Jeśli bardziej postawisz na swoje potrzeby duchowe i emocjonalne i intelektualne, tym bardziej staniesz się atrakcyjna dla partnera, dla mężczyzny. Ponieważ on to wszystko wyczuje energetycznie, jeśli jest właśnie tobie przypisany, prawda? Jeśli partner wyczuje, że ty w siebie nie wierzysz, wątpisz, ciągle jesteś jakaś, nie wiem, energetycznie negatywnie nastawiona, depresyjna, wtedy po prostu, no, albo przyciągniesz właśnie takiego słabego faceta, albo normalny mężczyzna po prostu, no, nie będzie dla niego to atrakcyjne na dłuższą metę. Ponieważ nie każdy facet jest twoim psychologiem. Dlatego trzeba się wzmocnić, trzeba właśnie tu postępować tak jak na tej karcie. Myśleć przede wszystkim tutaj, by siebie samą odbudować od wewnątrz i chronić. Także kochani, love yourself first. Kochaj siebie samą najpierw. Zacznij od siebie samej. Ty jesteś w centrum twojej uwagi na początek. I tym, jeśli będziesz silna, jeśli będziesz kochać siebie, przyciągniesz na pewno wspaniałego mężczyznę, który też kocha siebie i pokocha, i będzie potrafił pokochać ciebie. Jeszcze dam wam, kochani, tę kartę anielską jako radę dla singli. Proszę o radę dla singli. Proszę o radę dla singli. Ups. Odejdź. Nie tkwij w niezdrowej sytuacji. Podejmij działania, by się uwolnić. I skorzystaj z drzwi, które się wtedy przed tobą otworzą. Kochani, odejdź. To znaczy też jako single, odejdź od tego stresu, który tutaj masz. Popatrz, jak robisz sobie taką presję, stres. Widzisz? Ten niepokój, mówiłam ci, nerwowość. Właśnie robisz sobie taki jakby presję. Odejdź od tego wszystkiego. Odejdź od tej nerwowości, że musisz koniecznie już z kim być, już kogoś znaleźć. Odejdź od tego stresu, kochana. Postaw na siebie. Nie tkwij w niezdrowej sytuacji. Podejmij działania, by się uwolnić z tej presji, żeby koniecznie już znaleźć kogoś i z kimś być. Uwolnij się z tego lęku, że jesteś sama. I że uwolnij się z tych myśli negatywnych, że być może wszyscy wokół ciebie są zakochani, a ty jesteś singlem. I wtedy skorzystaj z drzwi, jeśli odbudujesz sama siebie, będziesz siebie kochać, będziesz silna. Skorzystaj z drzwi, które się wtedy właśnie przed tobą otworzą. Kochani, no zobaczcie, wypadła mi ta karta. Pasuje do tego układu dla grupy pierwszej. Odejdź z tych twoich wszystkich takich wahań, niewiary w siebie, prawda, stresu, presji. Odejdź od tych emocji.
Piękna karta. Zobaczcie, jaki motyl, anioł motyl. Anioł po prostu w postaci motyla pięknego w ogrodzie rozkwitającym się, czyli jeśli odejdziesz od tego stresu, który sama sobie robisz, to rozkwitnie dopiero coś nowego. Dopiero otworzy się coś, dopiero pofruniesz właśnie jak ten motyl do czegoś nowego. Przepiękna, przepiękna karta. Kochani, także dla grupy pierwszej to było. I też jeszcze miałam na spodzie kart tarota: raduj się, wyjdź do ludzi, społeczności, community, czyli kontakty jakieś tutaj społeczne. Idź się zabawić, idź gdzieś po prostu, no nie wiem, czy z przyjaciółkami na jakieś wyjście, tak? Gdzieś może do restauracji, czy się coś napić. I no baw się, śmiej się, tańcz, być może raduj się, być może gdzieś właśnie w ten sposób kogoś poznasz. I wtedy właśnie, jeśli kogoś poznasz, to będziesz właśnie osiągniesz taką pełną stabilność, tak, o której marzysz. Ale najpierw zacznij od stabilności własnej osoby, psychicznej, mentalnej, uczuciowej, myślowej, energetycznej stabilności. Postaw na stabilność własną i pilnuj, chroń tej swojej stabilności. Nie daj się właśnie tutaj wyprowadzić z równowagi. Także takie są tutaj rady dla singli z grupy pierwszej. No myślę, że bardzo, bardzo, bardzo wspaniałe. Zobaczmy teraz, kochani, grupę drugą. Grupa druga, aniołek. Też trzy karty Lenormand, dwie karty tarota i jedna karta oraklu miłosnego. Zobaczmy dla grupy drugiej, dla singli. U Was same kłębiące się czarne myśli. Nie wiem, czy już jesteście w depresji. Totalnie negatywne jakieś tutaj emocje, negatywne myśli. Chodzi też o to, że dla Was jest tutaj wszystko już teraz takie niejasne. Myślicie, że już nie będzie dla Was słońca, nie zaświeci słońce, nie nadejdzie już jakaś szansa. Jakieś jesteście tutaj, widzę, załamane, nie wierzycie w siebie. Macie też kołowrotek myśli, które Was jakby załamują, kłębią się. Nie macie jakiejś takiej jasności, nie macie planu. Też pesymistyczne myśli. Czuję to, czuję taką pesymistyczną energię. Jakbyście nie wierzyły, że coś już właśnie się wyklaruje dla Was, tak? Jakiś związek. Tutaj być może były jakieś odwołane spotkania, odwołane randki, odwołane właśnie jakieś zaproszenia, które odwołałyście, czy może on odwołał, tak? I nie poszły, nie doszło po prostu do tych spotkań, do tych randek, do tych rozmów, do tych jakichś tam niespodzianek. Zostało to przerwane, nie wiem, odwołane, skończone. Jesteś przez to zraniona, zawiedziona, rozczarowana. Także tutaj jakieś takie bardziej pesymiczne energie do mnie przychodzą. Jakby chciałabyś właśnie pójść na jakieś spotkania, randki, tak, jako single, ale tutaj być może masz jakieś tak pesymistyczne myśli, nie wierzysz w siebie, tak depresyjne, że jesteś może tak zraniona też po tych ostatnich doświadczeniach, ostatnich związkach, jakichś, nie wiem, rozwodach, kłótniach, że nawet nie chce Ci się iść na te spotkania, na randki, nie chce Ci się szukać gdzieś tam w internecie jako single. Po prostu jesteś, odwołujesz wszystko, jakbyś się zablokowała na wszystko. Należy oczywiście tutaj zmienić ten stan, tak? To jakbyś właśnie wszystko odcięła od siebie, wszystkie jakieś możliwości randek, spotkań, zaproszeń.
jakbyś to właśnie ucinała, odcinała, nie? Odmawiała. Zobaczmy, co to powie tarot, bo tutaj jakieś bardziej takie właśnie blokady widzę. Pesymistyczne jakieś takie nastawienie i też złe doświadczenia z przeszłości. Myślę, że właśnie spustoszenia masz takie piątka denarów, czyli spustoszenia, czy materialne, czy duchowe, emocjonalne. Bardzo takie tutaj jakieś negatywne doświadczenia, które no, stwarzają właśnie taki depresyjny stan rozczarowania. Bieda, strata, negatywne myślenie, strach, lęk, być może finansowa sytuacja zła. Także nie bardzo tutaj ta atmosfera. Nie wiem, być może jesteś po rozwodzie, być może właśnie tutaj sprawy rodzinne cię tak bardzo jakoś dobiły, powiedzmy sobie szczerze. Tak, ten rozwód, czy rozstanie właśnie z mężem, nie wiem, dzieci, separacja. Być może cię to wszystko dobiło dokumentnie, ale też jak poznasz kogoś, to uważaj, żeby też nie był to żonaty facet, żebyś nie weszła w jakieś tutaj takie konstelacje z żonatym facetem, który nie zostawi żony dla ciebie i nadal będziesz właśnie rozczarowana, nadal po prostu będziesz miała tylko żal, smutek. Także uważaj, żebyś właśnie jak poznasz kogoś teraz, czy właśnie jak się będziesz rozglądać tutaj za partnerami, czy teraz może już rozglądasz się, uważaj, żebyś nie weszła tutaj w konstelację właśnie takich trójkowych, tak, tutaj relacji. Czyli na drugą, powiedzmy, taką jakby no rezerwową, tak, ławkę, żebyś nie wylądowała na ławce rezerwowych, czyli jako druga partnerka, ponieważ on ma żonę. Bo to na pewno tutaj będzie dla ciebie rozczarowaniem. Na pewno jest też z was taka część tutaj singli, czy osób samotnych, które miały właśnie teraz takie doświadczenia, tutaj czuję, że przerwały tu jakieś właśnie relacje, czy chcą właśnie przerwać relacje, ponieważ facet właśnie tutaj, nie wiem, partner czy partnerka, bo tutaj też mężczyźni może patrzą, czyli ta osoba właśnie była w związku i nie chciała odejść z małżeństwa, prawda, czy z jakiegoś stałego związku i przez to tutaj macie straszne, no, jakieś takie wręcz depresyjne stany. Zawiedzione jesteście po prostu, no i oczywiście są spustoszenia emocjonalne i uczuciowe i prawda, ból serca, płacz. Wręcz, no, jesteście przygniecione jakby do ziemi, nie widzicie wyjścia z tego smutku. Właśnie to jest ta karta też, nie widzicie tej klarowności, wyjaśnienia sytuacji, więc oczywiście musicie wyjść tutaj z tych wszystkich takich relacji trójkowych, czy musicie wyjść z tego układu właśnie, gdzie tutaj mężczyzna ma rodzinę i nie chce jej opuścić, prawda, dla was. No takie relacje na pewno tutaj na dłuższą metę będą was dobijać, więc lepiej uwolnić się rzeczywiście z czegoś takiego i szukać zupełnie innych relacji. Lub zostać nawet singlem, szczęśliwym singlem. Zobaczmy, co mówi orakel miłości. New love. New love, czyli nowa miłość. A new person has starry romantic feelings. Ok, czyli nowa osoba przyjdzie do was i rozpocznie jakby, czyli zapoczątkuje ten nowe romantyczne uczucia w tobie. Czyli kochani, jak wyjdziecie z tych wszystkich tutaj złych stanów, z tych stanów właśnie, tak, to przyjdzie zupełnie nowa osoba, która pozytywnie po prostu wkroczy chyba do waszego życia, ponieważ tu właśnie new love, tak, czyli nowa miłość.
Ale oczywiście, żeby przyszła ta nowa miłość, musicie wyrzucić tutaj te wszystkie negatywne myślenia, negatywne energie, negatywne jakieś trójkowe tutaj sytuacje, prawda? Ponieważ no to Was widzę tutaj pogłębia tylko. I chodzi o to też, że tutaj wkroczy do Waszego życia Król Mieczy. Król Mieczy, czyli Król Mieczy jest osobą konkretną, zdecydowaną, energiczną, walczącą, być może też no, taką zadziorną, znaczy taką konkretną, też intelektualnie bardzo, bardzo, bardzo Wam być może imponującą. To mózg całego tarota, logiczny, analityczny, podejmuje konkretnie decyzje, wyraża właśnie swoje cele, też konkretnie dąży do tych celi. Także taka osoba być może wkroczy w Wasze życie. Konkretna, stanowcza, właśnie jako new love, czyli nowa miłość, tak? Tylko oczywiście, żeby taka osoba weszła, to musicie tutaj przerwać te Wasze stany takie, no właśnie jakieś tutaj depresyjno-lękowe, smutne. Jest nadzieja, że wszystko się uda, że wszystko będzie dobrze. Jest tu szczęście i nadzieja, tak? Gwiazda. Na spodzie karta Lenormand. Także wierzcie w siebie i wyjdźcie tutaj z tego smutku ogromniastego. Jeszcze położę Wam, kochani, kartę anielską dla grupy drugiej. Dla grupy drugiej. Proszę o radę dla singli z grupy drugiej. Proszę o radę dla singli z grupy drugiej. Proszę o radę anielską dla singli z grupy drugiej. Proszę, a proszę, żeby leciała mi karta. Nowa droga zawodowa. Twoje skupienie się na pracy przynosi nowe pozytywne skutki. Kochani, więc skupcie się być może na swojej pracy, na swojej stabilności zawodowej, finansowej. I to przyniesie właśnie efekty, to być może Was też wzmocni. Wiecie, że też praca nieraz wyleczy Was z tych takich tutaj stanów, nie wiem, jakieś rozczarowania, ponieważ jeśli jest praca Waszą satysfakcją, przynosi Wam sukcesy, zadowolenie, spełnienie, to być może pozwoli Wam właśnie wyjść z tych takich bardzo pesymistycznych tutaj energii. Postawcie na swój rozwój, na swoją pracę, na swoją karierę, na zarabianiu pieniędzy lepszych, na dobre kontakty ze swoimi kolegami z pracy, z szefem. Być może dostaniecie awans. Zadbajcie o te sprawy. Skupcie się właśnie na tym. Jest taka wskazówka od aniołów, byście właśnie w tym kierunku teraz myśleli, a wszystko inne, jak podbudujecie się, wyjdziecie z tych takich pesymistycznych, depresyjnych tutaj energii lub z tych takich trójkowych jakichś, nie wiem, związków, które Was zraniły, z tych myśli, tak, o tym. Czy może zapomnicie o tym rozwodzie, jeśli przeszłyście jakiś ciężki rozwód? Postawcie na siebie w tej chwili i na swoją drogę zawodową, a wszystko inne, jak będziecie miały sukces i będziecie szczęśliwe, to wtedy wszystko inne otworzy się też i przyciągniecie właśnie coś zupełnie nowego. Także jest to taka rada od aniołów i bardzo właśnie też rezolutna, prawda? Ponieważ, no, żebyście przez ten smutek, co chciałam jeszcze tutaj powiedzieć, przez te zamieszanie, przez te rozczarowanie, przez te stany depresyjne nie zaniedbali lub nie stracili wręcz, nie straciły wręcz swojej pracy lub nie pogłębiły się po prostu
w jakiejś tutaj, nie wiem, powiedzmy sobie, no, czy używki, czy uzależnienia, czy właśnie zaniedbanie siebie, tak? Zaniedbanie swojej pracy, swoich finansów, więc to by było naturalnie tragiczne, tak? Tragiczne konsekwencje takiej depresji, czy smutku, czy żalu, rozczarowania po, nie wiem, po jakimś tam rozwodzie, związku, czy trójkowej relacji, czy i żal, że jesteście singlem. Nie ma co rozpaczać, tylko po prostu wziąć się w garść, wstać z tej pozycji tutaj siedzącej, płaczącej. Należy się podnieść, wstać i do boju, czyli, nie wiem, przynajmniej zawodowo się teraz na razie skoncentrować, by wszystkiego nie stracić. A na pewno przyjdzie nowa miłość. Ponieważ taka też karta tutaj mi wypadła. Dobrze, dziękuję grupie drugiej. Bardzo ciekawe dwie różne grupy, ale dwie mówią o tym, by postawić najpierw na siebie. Pierwsza grupa mówiła, żeby pokochać siebie, a druga grupa mówi właśnie o tym, by pomyśleć o swojej nowej drodze lub polepszyć swoją drogę zawodową, tak? Czyli w dwóch tutaj grupach przede wszystkim postawić na początek najpierw na siebie samą, na swój rozwój. A wszystko inne przyjdzie i przyciągniecie też do siebie, jeśli będziecie szczęśliwe. Najpierw pomyślcie o tym, żebyście wy były szczęśliwe. Ciekawy bardzo ten właśnie rozkład kart. Dziękuję Państwu serdecznie. Życzę wszystkim singlom wszystkiego najlepszego. I właśnie tutaj weźcie sobie do serca, przemyślcie to, co sugerują karty. Oczywiście jest to tylko drogowskaz, wskazówka, sugestia. Możecie w części tylko skorzystać z tego. Niemniej jednak przemyślcie to. Do usłyszenia. Już wkrótce.